Siemaneczko, w 41. części Let's Play Gothic 2 Kroniki Mertany wracamy do kopalni po przerwie, znaczy ja po przerwie. No, początek w tej kopalni nie był zbyt udany, bo nas wycyckali. W ogóle miałem problemy, bo nie ogarnąłem, zresztą wiecie, że skrzynka jest przed wejściem, więc nie było sensu chowania tych bryłek złota u tych pszczelarzy, ale mniejsza, tam też są bezpieczne. Kurwa, ten się wjebał, ale nas trochę tam nauczył. 60%, ale no co, no nie ma zadania niezaliczonego, tylko mamy groźby karalne, coś czuję, znaczy groźby karalne. Poprzedni właściciel tego złoża nam dosadnie zagroził. No ogólnie cóż, no nie jest kolorowo, krótko mówiąc, że tak powiem. O. Dobra, nie wiem, czy jest sens gadać z kopaczami. Co możesz mi powiedzieć o kopalni? Uwaga, to może być dla ciebie szok, aha, ale zajmujemy się tutaj wydobyciem, jak to w kopalni. Dobra. Momencik, jedna sprawa. Dobra, jesteśmy z powrotem. Musiałem coś. Dobra, OBS-ik, wszystko w porządku. Jak idzie praca? Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! Co słychać? Obawiam się, że nawet jeśli upróżniłbym całą kopalnię z kruszcu, to i tak usłyszę, że przyniosłem za mały urobek. Dobra, chyba tu mają większy luz niż w starej kopalni, nie? W Górniczej Dolinie. No ale klimacik, no. Znaczy, ten budynek, tak. Chociaż nie mówię, że nie pasuje, no ale po prostu porównując to do starej kopalni, nie? No ale to inne tematy, inne klimaty, znaczy inne klimaty, inna sytuacja. Tu gildia rządzi, tam więźniowie, no to wiecie. Dobra. O, ten nie wygląda najlepiej, koleżka. Pogadajmy z nim. Przerwa od pracy? Przerwa. I to bezterminowa. Aha. Dobra, słuchaj, i trochę się obrócę. Dobra, co tam się dzieje? Co się stało? Pracowałem jak każdego dnia w kopalni. W jednym z rzadziej uczęszczanych szybów udało mi się trafić na dość spory kawałek kruszcu. W końcu, gdy go już prawie wydobyłem, ogromny głaz odłupał się od skały i zjechał mi prosto na rękę. Zacząłem krzyczeć na cały głos. W końcu przybiegło kilku górników i odciągnęli mnie tutaj. Tyle ich widziałem. Te sępy wróciły i wydobyły wszystko, co znalazłem. Mniejsza już o to. Ważne, bym mógł wrócić do pracy. Do tego jednak potrzebuję zdrowej ręki. Nie możesz kupić od miejscowych handlarzy jakiejś mikstury bądź ziół? Z tym, co oni tutaj mają, leżałbym w łóżku przez najbliższe kilka tygodni. Nie stać mnie na to. Okej. Jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? Miałem nadzieję, że o to zapytasz. Na niższych poziomach kopalni, tam gdzie nie dochodzi już praktycznie słońce, można znaleźć dziwną odmianę mchu. Słyszałem od starszych górników, że ponoć pomaga prawie na wszystko. Gdyby udało ci się go dla mnie zdobyć, mógłbym wrócić do pracy w ciągu kilku dni. Tak. Tylko pewnie tam jest zajebiście niebezpiecznie, a ja nie mam swojego ekwipunku. To kurde mnie boli, no. Rozumiem, że nie można bryłek wnosić, nie? Ale kurwa, że wszystko nam zabiorą? Ale z drugiej strony muszą tu jakoś zapanować nad tym, nie? Ja, obcy gość, jednak tu wszedł, no, bez broni, względy bezpieczeństwa, więc w sumie to jest spoko wytłumaczone. Widzę, że tutaj też są bezwzględni ludzie, nie? Kurwa, wszędzie tam, gdzie jest złoto. Skoro ten mech jest taki dobry, to czemu nikt go nie wydobywa i nie sprzedaje? Musi być świeży.
bardzo szybko traci swoje właściwości. No tak. No i lubią go pełzacze. Czyli to nie będzie zwykła wycieczka po zioła. Mhm. Podejrzewam, że nie jedna walka już za tobą. Co to takiego dla ciebie? Jeden czy dwa pełzacze więcej? Dobra. Dobra, poszukam go dla ciebie. Dzięki, chłopcze. Przed wyruszeniem w drogę zdobądź jeszcze dwie lub trzy lagi. Nie wiem, czy walka kijem jest najlepszym rozwiązaniem. Zgłupiałeś? Będę ich potrzebował do unieruchomienia ręki. Okej. Jak wygląda sytuacja w kopalni? Jeśli umiesz kopać, to utrzymasz się tutaj na powierzchni. Ale te historie o wielkich bogactwach i fortunach zdobytych na górnictwie to zwykła bajka. Większość tego, co wykopiemy, oddajemy strażnikom albo gildii. Chociaż to i tak lepsze niż śmierć na wojnie. Zawsze z orkami. Coś, nie? Aj, no dobra, dobra. Widzę, że tu mamy. Co przyjmą kilo. Nie doszło do mnie nic na ten. Kop to. Zresztą zawsze może nam pójdzie do góry. Nasza umiejętność. 60% to już nie jest źle. Myślę, że możemy sobie pozwolić na to. O, mamy plus 2. Także jakoś tam coś tam rąbiemy, nie? Dobra, zbieramy wszystko. Czuję się jak na początku gry. Ciekawy zabieg. Ciekawy. Dobra, coś czuję, że tutaj już będzie jakieś zagadka. Znaczy zagadka, gawędka. Ciekawe jak z naszą reputacją na koniec będzie, no. Kto będzie chciał nas ukatrupić, a kto z nami zbije piątkę. Jesteś tu nowy, prawda? Nie masz przy sobie jakichś owoców? Mamy tu mięso i zupy, ale brakuje mi smaku soczystego jabłka. Nic innego nie daje mi tyle siły. Jak wygląda sytuacja w kopalni? Bywało znacznie lepiej. Strażnicy od jakiegoś czasu stają się coraz bardziej zachłanni i agresywni. Okej, okay. No nie mam niestety jabłka. Dobra, no rąbiemy to. Nie wiem, czy nie popełniam błędu, że na niskim poziomie podchodzę do tych złóż. Ale dobra, tam nie będę teraz... Złamał się. Pierdolisz, ki... Skurwysyn. Czekajcie. Praca tutaj to nie żarty. Kilofy łamią się po paru użyciach. Górnik Roll wspomniał mi, że nowy będzie mu... Będę mógł zakupić u niejakiego Heisnera. Będę musiał go odwiedzić. Na pewno nie będzie tani, kurde. Okej. Okay. Kolejna komplikacja. Coś czuję, że ta kopalnia da mi w kość. Dobra. Mamy ogarnięty, tu mamy najemnika. Tu mamy kolejnego najemnika. Tam mamy ten zakamarek, tu mamy tego durnia. Który nas trochę wytentegował. Dobra, tu sobie chłopaki odpoczywają. To jest ten, nie, to jest chyba ten, który się wkurwił, nie? Już nie pamiętam. Hej. Nie uczę górnictwa za darmo. Jeśli nie masz samorodków, to nie marnuj mojego czasu. Tamten, dobra. Okej. Okay. Skąd pomysł, że chce się uczyć? To chyba oczywiste. W sumie. Wszyscy w kopalni wiedzą, że jestem najlepszy w tym fachu. Jeśli ktoś chce się podszkolić, to przychodzi do mnie. To jak? Chcesz się czegoś nauczyć? Może. Może i tak. Mógłbyś mi coś powiedzieć o kopalni? Nie ma wiele do opowiadania. Na brak złota i roboty nie mamy powodu narzekać. Oczywiście mamy tu pewne problemy i niedogodności, ale póki trzymamy się z chłopakami razem, to da się to jakoś przeżyć. Chociaż Igor mógłby się wziąć choć trochę ze swoich chłopaków. Ostatnio pozwalają sobie na zbyt wiele. Dobra. Nauczysz mnie czego? O, jedna bryłka, 5 bryłek złota.
Myślę, że warto w to zainwestować. Ile mamy tych bryłek? Na jakim jesteśmy poziomie? 62. Czy nie? Jak myślicie? To jest ten, kurde, co się pieklił, tak? To sobie weźmiemy, bo się absolutnie wszystko przyda. Myślę, że warto. To zwiększy nasze szanse wydobycia. 15 punktów, chyba że to ten próg wzrośnie, zaraz zobaczymy. Nauczysz. Dobra. Okej. Dobra. Myślę, że więcej chyba nie ma sensu. 77%. Myślę, że tyle już chyba skopania sobie dojedziemy, nie? Tak mi się wydaje. Myślę, że no. Nie, na pewno nie. Na pewno nie. I tak dużo wydaliśmy. Oby nie za dużo. Bym nie przesadził z tym wszystkim. Musimy pamiętać, że weszliśmy tutaj za stówkę. 100 złotych monet jeszcze zapłaciliśmy, żeby tu w ogóle wejść. Warto o tym pamiętać. Tam są chyba jakieś poboczne tunele. Bez kilofa to i tak bez sensu, że się będę kręcił po tych tunelach, bo gówno i tak zrobię. Jeszcze jedna laga chyba nam jest potrzebna, nie? Najemnik. O, zajebiście. A mogę z nim pogadać? Ty. Jest sens w ogóle jakiś gadać z nimi? Po cholerę chcę mu dawać piwo. Co się wydarzy, jak ja mu dam piwo? Mało rzeczy tutaj mam. Nie warto tak rozdawać na lewo i prawo. Może skusisz się na coś do picia? Ale rzeczywiście. Okej. Okay. Co słychać? Jestem zajęty. Co możesz mi powiedzieć o najemnikach gildii? Mały, na pewno znajdziesz sobie dużo lepsze, a przede wszystkim bardziej cierpliwe źródło informacji. No, postawiłem ci browara. Co możesz mi powiedzieć o kopalni? Nie widzisz, że coś robi? Kurwa, ci chamie, postawiłem browara i dostałem tylko za to 20... 5 expa. Obym tego nie pożałował, no. Hej. Myślałem, że będę mógł dać te lagi mu. Żeby sobie tą łapę usztywnił, ale nie, to nie. Dobra. Kolejny najemnik. Mam dla ciebie wspaniałą ofertę, przyjacielu. Za marnych 10 złotych samorodków zapewnię ci ochronę na terenie całej kopalni. Nie będziesz się musiał martwić o zazdrosnych górników czy agresywnych strażników. To jak? Płacisz? Patrzcie, kurwa, kogo my tutaj mamy. Kurwa. Bloodwin, albo Bloodwin. Kocham takie smaczki. Jeśli teoria faktycznie jest prawdziwa, okaże się prawdą, że Marvin to blizna, no to teraz mamy ciekawy wątek. Ale on tu w gildii? Najemników? No w sumie czemu nie? Na razie poznajemy samych koleżków ze starego obozu. Stone, Kowal, teraz Bloodwin. Albo Blood... nie, Bloodwin nie, chyba... Bloodwin. Mniejsza! Ten pieprzony ham, co chciał haracz. Dopiero co tutaj dotarłem. Nie mam przy sobie żadnych samorodków. No to się lepiej pośpiesz i trochę wydobądź. Bez samorodków długo nie przetrwasz w tym miejscu. Właśnie teraz sobie uświadomiłem, że sprzedałem praktycznie wszystko, co miałem za umiejętności wydobycia, a jak ja kupię kilof? Dobra. Nie mam samorodków. Możesz mi powiedzieć, kto jest tutaj szefem? Widzisz ten wielki budynek w rogu jaskini? To magazyn i biuro Igora. Jest szefem całej kopalni, mianowanym przez zarząd gildii kupieckiej. Mhm. Wątpię jednak, żeby chciał z tobą porozmawiać. Ma sporo swoich spraw na głowie. Ty lepiej zajmij się wydobywaniem samorodków, a nie zagadywaniem urzędników. Dobra, ciekawe, czy też będzie taki mściwy. Proszę. Przyjdź do mnie, kiedy będziesz miał Nie wygląda...
wygląda na mniej agresywnego niż w starym obozie będzie, nie? Ale ciekawe, czy się będzie mścił. Po cholerę ja kurwa dawałem to jedno piwo temu śmieciowi. Bez sensu, tamtemu. Czekajcie, wczytajmy to. Oj, no dobra, kurde, mam tylko dwa piwka. Może też tutaj się wstrzymamy? A tam już ktoś też coś będzie chciał? Dobra. Okej, zobaczmy, co będzie chciał ten gostek. Kurde. Kolejny górnik. Może potrzebujesz nowego kilofa albo jakiejś mikstury leczniczej? Mam szeroki asortyment towarów spoza kopalni, jak i wytwarzanych na miejscu przez naszego kowala. Dobra. Kurde, nic nie mogę gwizdnąć, nie? Cztery bryłki, pochodnie. Kurwa, wszystkie bryłki rozpierdzieliłem, Jezus. Ale to był idiotyczny pomysł. Kurwa, nie mogę normalnie zahandlować. Ale się wkurwię, jak się okaże, że tu żadnego kilofa nie znajdę na lewo. Ja pierdzielę. Też to będzie masakra. Też to będzie... No są... Wytrychów też nie mam, kurwa. Nawet nie mam jak otworzyć kuferka pieprzonego. Witaj! Pewnie musisz być zmęczony po tym całym wydobywaniu złota. Połóż się na chwilę na jednym z tych wygodnych posłań z owczej skóry i odpocznij trochę. Odzyskasz siły i będziesz gotowy do dalszej pracy. Dzięki. Sen dobrze mi zrobi. Bryłka złota, wytrych, zajebiście. Troszeczkę nie wzbudził mojego zaufania, nie? Oczywiście teraz skrupulatnie będzie patrzył, co robię. Nie, jeden tylko wytrych mam, nie ma szans chyba, żeby otworzyć kuferek. Ciekawe, czy mogę się tu trochę poszperać po tym stole. Czekaj tylko, parszywy złodzieju! Ej, dobra, nie mogę. A która jest godzina w ogóle? 13. Nie wiem, czy ja chcę spać. Jestem ciekaw, co on powie, jak się położymy. Na przykład śpimy. No, śpimy do poranka. Jak się spało? Nieźle, całkiem nieźle. Wspaniale. 7 złotych samorodków. Nie mówiłeś, że będę musiał płacić za spanie. To chyba oczywiste. Płacisz, czy sam mam je z ciebie wyciągnąć? Nie mam tyle. Niczego nie dostaniesz. Nawet nie mam jak się bić, nie? Wiedziałem, kurwa, że tak będzie. Kurwa, to jest jak w starej kopalni. Strażnicy niby z gildii, ale wcale, kurwa, nie są lepsi. Pierdoleni. A jednak cię mam. I jak mnie jebnie, to co? A jakbym o tu... O, chuja tam, zabije mnie. Dobra, nie. Tutaj spać? Nie stać nas na to. Aj, no dobra. Tutaj nic więcej nie zdziałamy, bo się wkurwie, jak cokolwiek sobie weźmiemy. Tam możemy na górę. Piwko możemy dać jeszcze. Albo... a tutaj? Kto tutaj jest? Kopacz. Okej, no nie mam kilofa. Kuźwa. Nie znalazłby się tu jakiś kilof? Jeden biedny, samotny. Lekki brzozowy łuk. Patrzcie. Co ty pierdolisz? A, no bo ja pod kuszę szedłem, no tak. Zapomniało mi się. Troszeczkę mi się zapomniało. Ciekaw jestem. Kurwa, no nie znajdziemy tego kilofa za Chiny. Chyba, że walimy na łeb kopacza. Ale nie chcę sobie robić przypałów. A piwko dajemy temu frajerowi. Może się od niego coś dowiemy. Znaczy tu wygląda, może nie przyjacielsko, ale mniej strasznie niż w starym obozie, nie?
Chociaż kurwa. Zobaczmy. Może skusisz się na coś do picia? Tu mamy stówkę. Nie odmówię darmowego trunku. Pokaż, co tam masz. Nieźle. Tego mi było trzeba. Pracujesz na swoją opinię, chłopcze. Okej. Okay. Patrzcie, będziemy mieli jakieś małego plusika u tego gnojka. Chociaż nie opłaciliśmy się, nie? Ale może. Co on ma? On ma dual wielding? Czekajcie, odłóż na plecy tą broń. Kurwa, no nie... Nie, wyciąga ją z ekwipunku, nie ma jej na plecach chyba. Okej. Okay. A ty czego tu szukasz? Idź pomagać Kilofem, szef nie gada z takimi jak ty. No dobra, dostaliśmy 100 expa za piwko. Bardziej się opłacało niż tamtemu zwykłemu najemnikowi, to zdecydowanie. I może coś tam o reputacji poprawiliśmy sobie. Bełcia, może jakaś kusza będzie do znalezienia, bo kusza by się zajebiście przydała. Ja nie wiem, co to zamknięte, jakieś tajne przejście? A tutaj? A tutaj to w ogóle nic nie możemy z tym... zrobić, tylko zafiksował się Marvin na tym punkcie. Okej, okay, no to dobra, tutaj już nic nie wyczarujemy. Na górę nie wyjdziemy, bo strażnicy pilnują. Nie wiem, czy stać nas... Nie miałbyś może poratować kolegi górnika kilkoma samorodkami? Mamy mały dług i kto wie, co się stanie, no jeśli nie. go nie spłacę. Kilku strażników zaczęło mi już grozić. Chwila. Kilku strażników zaczęło ci już grozić. No ciekawe, ile kosztuje ten kilo wpieprzony? Kurwa, 4, a ja mam 3. Już byłem gotowy kupić, wykopać i mu odpalić jakieś bryłki. Ale to jest zwykły kopacz. No ale co, no nie pomożemy takiemu? No, nóż na wilki. O Jezus, nic w tej kopalni nie idzie zgodnie z planem. I naprawdę idzie mi wszystko pod górkę, na maksa. Stój, przejścia nie ma. Dlaczego? Dlaczego? Zarząd postanowił zamknąć tę część kopalni. Strome urwisko, pełzacze, a do tego niewielkie ilości złota. Więcej było z tego wydatków niż korzyści. No okej. Może tam jeszcze uda się jakoś tam zakręcić, żebyśmy tam się przedostali. Płacisz 2 samorodki, albo... Kurwa. Oberwiesz po głowie. Zupełnie jak w starej kopalni, kurwa. Myślałem, że to są porządni strażnicy. Kurwa. Tak bez żadnego wstępu? Za co niby mam ci płacić? Widzę, że trafiła się gaduła. Zaraz ci pokażę, dlaczego masz płacić. Nie mam żadnych szans z nim. Każdy chce tutaj kurwa pieniądze, bryłki. Rzeczywiście górnicy powiedzieli słuszną Stój, rację. Śmieciu. Wal się na ryj. Tam się już nie przedostaniemy się. Okej. Okay. Świętą rację kurwa, że nie jest tutaj zbyt... Kurwa lekko. Stój! Dobra. Nie mógłbyś na moment spojrzeć w inną stronę? Czy ty próbujesz mnie przekupić? Piwko. Mam przy sobie trochę złotych monet. A na co mi te monety? Tutaj korzystamy z samorodków. Bez nich nie mamy o czym gadać. No nie, nawet nie mam tyle. O, laga jest, zajebiście. A czekajcie.
bo ten śmieć... A jednak kurwa, wrócił już. Myślałem, że jeszcze nie zdążył tam wrócić. Ale tam chyba nic nie było takiego, nie? Nie, tam były jakieś wody do zebrania. Jeden pieprzony samorodek. Śmieciu. A jednak cię mam. Kurwa. Nikt nie widział tutaj samorodka do gwizdnięcia. Stój, śmieciu. Mam nadzieję, że się tam gdzieś dalej zatrzymałeś. Dobra, dawaj tą wodę. Nie ma tu nigdzie samorodka. Nope. Nie wiem, którędy on zamierza wracać. Pewnie tamtędy wraca, dobra. Bryłeczka, sreczka, może mamy jeden wytrych. Jest hardkorowo. Nic, na dzisiaj to tyle, także bardzo ciężki początek. No i to są konsekwencje tego ciężkiego początku. Znaczy, głupich decyzji, kurwa. Ej, dobra, nic. Na tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.